i konie ruszyły. Ładnie złapał start DeLonghi. On będzie dyktował tempo. Na drugiej pozycji Sileroy. Sileroy się stara wyprzedzić DeLonga. Tak jest, wyprzedził go i wyszedł na pierwsze miejsce. 1400 metrów do celownika. Zatem Sileroy, DeLong to jest czołówka. Dalej przy wewnętrznej Calgary, tuż za nim Lord of Hearts. Z tyłu kilka koni, ostatnia galopuje Rain and Sun. Za chwilę konie wejdą w zakręt, już weszły, nadal Sileroy. Sileroy, za nim DeLong. Te dwa konie na trzeciej pozycji przy kanacie Calgary. Dalej polem Lord of Hearts i pozostałe konie. Z tyłu na razie Diego oraz Rain and Sun. Pół zakrętu, to jest jeszcze mniej więcej 800 metrów. Tutaj przy kanacie przesunął się na drugie miejsce Calgary. Tuż obok niego galopuje większym kołem DeLong, a prowadzi cały czas Sileroy. Ostatnia wchodzi teraz w kanat Rain and Sun i na prostą wyprowadził Sileroy. Sileroy ucieka, próbuje zaatakować go DeLong i tam jeszcze się broni przy kanacie Calgary, a między nimi przeciska się Lord of Hearts. Polem ruszyła Rain and Sun. Na razie prowadzi Sileroy. I teraz kapitalnie finiszuje tutaj polem do niego Rain and Sun. Ale ucieka Sileroy, trzy konie są jeszcze w walce. Rain and Sun już prowadzi i tam jeszcze finiszuje DeLong. I za chwilę celownik Rain and Sun, drugi będzie chyba Sileroy, tuż jest przy nim DeLong. Pozostałe konie, ostatni kończy Calgary.